Siemaneczko, z tej strony Baza, ja witam was w kolejnym odcinku z Tomb Raider trójeczki. Już szybko lecę. Bo mamy dwie rzeczy, dwa przedmioty. Cholera wiemy, co do czego one dokładnie służą. Czekajcie, może coś tutaj? A tutaj nie było czegoś potrzebnego? Tu gdzie żeśmy to światło zapalili? Czekajcie. Nie było czegoś potrzebnego? Nie, tu chyba nic nie było. Tutaj wydaje mi się, że jakieś przejścia są. Znaczy tu nic nie ma niestety. Nie wiem po co to jest. Ale w sensie tutaj. Jakby się tak wlazło na górę. Najgorsze miejsce do tego zrobienia sobie wybrałem. RX Tech. No to tutaj czuję, że coś tu jest grane. O. O, na przykład tam jest coś. A tu? Nie. Ale tu jest coś, patrzcie. A, bo tu trzeba... Kucakiem. Czekajcie, muszę sprawdzić. Jeszcze raz, czy to jest... Dobre miejsce. Tak, bo tu chyba trzeba będzie jakiś fikumiku zrobić. No nie, no zejdź. No. Aha, nie da się. By trzeba było... O kurde, a ja wiem co oni chcą. Patrzcie. Patrzcie to. A chyba, że z tego dolnego da się na to wskoczyć, bo patrzcie. No i co? To jest drabina. Oho, oho. O nie, ja wiem co tu trzeba zrobić. O kurde mol. Najgorszą rzecz na świecie. Dobra, myślę, że jest chujowe miejsce do zapisywania się. Dobra, może się uda za pierwszym. Okej. Okej. Dobra, zakładając, że to jest sekret, olejmy na razie sobie to miejsce. I że tu się wrócimy jeszcze. Na razie sobie oleję to miejsce. Nie wiem. Jakoś tak, jakby to tak poszło dziwnie, to stwierdziłem, że to nie. Dobra, jedźmy do tego wagonika durnego. Zapiszę się teraz jeszcze. Znaczy do tego batyskafu całego, czy tam dzwonu, czy czego, jak to się tam, jak zwał, tak zwał. Kurde, tu muszę się ten... w dół trzymać. Są jakieś te świdry durne, nie wiedzieć po kół. A, i już jesteśmy, okej. A, tu może być ta bateria, bo tu wygląda trochę jakby trzeba było tą baterię przyłączyć. No jeszcze jest jedna sprawa tych całych konstrukcji przy tym... na drugim piętrze, dobrze mówię? Tak, chyba na drugim piętrze. Tego po drugiej stronie. Co było? I to. No. Okej. To zjechało na sam dół. I my mamy teraz z tym... tam popłynąć i wejść, bo tam się da wejść na dół. Znaczy do tego batyskafu da się wejść. Tylko... Nie wiem, jaki to ma... Stop! Stop! No, jestem zdążył, kurwa. Zesrałem się, a nie zdążyłem. Och, to jest głupie strasznie.
Po co my mamy to opuszczać pierw? Nie można się opuścić z tym? Może można było? Da się to wrócić do góry? A, zesrać się można. Dobra, trzeba szybki szpil zrobić. Bo to zapierdziela jak cholera. Ten pasek zdrowia. Stop. O kurwa, żem zrobił. Zastanawiacie się pewnie, co się stało. No, zminimalizowałem grę. Bo trzymałem Alt i nacisnąłem Escape. No. Tak woli ścisłości. Może z tej strony będzie łatwiej wpłynąć. Dobra, escape. Niech będzie dużo. Escape. Duża. Dobra, udało się. O, apteczka. Fajnie, że użyliśmy dwie. A dają nam jedną. I tam dalej jest przejście w dół. Co gorsze. Więc ja nie wiem, jak ja to przeżyję, no ale zobaczymy. Może będzie, najwyżej będziemy to robić 15 razy. Ja tutaj się poleczę. Zapiszę. I co? Musimy płynąć dalej. Dobra. Tutaj. Aha, okej. Fajnie. To tak właściwie po co myśmy tutaj wpłynęli? Jak tu nic nie ma? Fajnie. Jest tu cokolwiek? Czemu tu nic nie ma? Chyba, że my musimy jeszcze tu potem... Może my jeszcze musimy tą wajchę gdzieś wykorzystać. A dopiero potem tutaj trzeba spływać. No bo tu nic nie ma. To jest zamknięte. Tutaj nic ciekawego nie ma. To się nie otwiera. Ta. My musimy tu potem wbić. Dobra, to muszę się wczytać na górę. Niepotrzebnie tu się bawiliśmy. Tylko teraz pytanie, co ja mam zrobić? Żeby móc tam się... Móc tam wejść. Tu dalej te flary, których nie umiem zdobyć. Są. Może teraz się uda. O, teraz się uda. Co oni chcą? Nie wiem, no chyba sprawdzę w necie, bo to nie ma sensu teraz się znowu miotać. Tak myślę. Sprawdzę, co ja tu muszę w ogóle zrobić i zaraz do was wrócę. Po krótkim cięciu. Dobra, nie wiem do końca, bo gościu się tu miota, jakieś pierdoły walił. Oczywiście musiałem wpaść. Niestety. Ta wajcha w ogóle pasuje tutaj. Nie wiem po chuj. Nie mam pojęcia. Ale pasuje tutaj. Od tutaj, od dupy strony tego dźwigu. Nie wiem. Nie wiem po co. Nie mam pomysłu po co. Nie wiem, może to się jeszcze trochę niżej opuszcza, czy co się dzieje. Nie mam pojęcia. Ale tam nagle się zrobiło, że jest otwarte przejście. Nie wiem. Nie wiem jakim cudem. I płyniemy, dobra. Szybki płyn. Tak zwany. I szybko. Niech będzie duża. Szybka apteczka, kolejna.
Nie! A, kurwa, no. Nie no, już kolejną bym nie użył, bo to by było bez sensu. Ach, musiało mi się nacisnąć się ten. Musiała mi się ten. Się obrócić. Flara. Durna. Nie! Kurde, myślałem, że zdążę, ale dupa. Zesrałem się, nie zdążyłem. No, płyń, płyń, Flaro, proszę cię. Daj radę to zrobić. Ach, bo musieli to dać, nie? Bo to... Szybko! Wyłaź! No! Przynajmniej przy jednej apteczce, nie? Czy dwóch? No i tam popłynął do tych drzwi i mógł wejść. Nie wiem, tam były, to było przejście. Nie wiem, może ta wajcha otwierała to przejście. Nie mam pomysłu. Na pewno musimy się poleczyć. Na pewno musimy się zapisać. Dobra. Chodźmy tu i tu... O, to. I on miał to otwarte. O, i jest otwarte. A w ogóle tam to był ten... Kurwa. O. Nie no, super poziom. Nie! Ach, kurde. Niby dają po jednej, więc tak jakby się to dało na jednej zrobić. Tam był sekret, nawet dwa w tym miejscu, gdzie tam nie umiałem się dostać. Więc tam nic nie straciliśmy poza sekretami, ale tam nic ciekawego nie było w sumie. Dobra, płyń szybko, Laro. Szybko. Jeszcze dali tutaj specjalnie taką krętą drogę, nie? Żeby... Szybko! Wyłaź! No! I udało się na jednej. Tylko co mi to daje, że tu jest takie zamknięte pomieszczenie? No i co? Halo? Halo? Czy wie ktoś, o co tu chodzi? Nie to. Nie wiem, tam jest dalej, trzeba płynąć jakoś, czy co? Bo o co tu do jasnej cholery już chodzi, bo ja już nie wiem. Nie wiem, tu dalej gdzieś płynąć trzeba? Co tu trzeba zrobić? Znowu zaraz będę musiał cięcie kolejne robić. No nie, no tutaj stąd żeśmy przypłynęli. To po co my tu płyniemy w ogóle? Chcę apteczkę zebrać? Się coś przesuwa? Nie. Się coś przesuwa? Nie. Tu się coś przesuwa? Nie. To jest wszystko zamknięte. To jest taki zamknięty pomieszczenie. O co tu chodzi? What the fuck? Nie, no błaga, no przecież przed sekundą cięcie robiłem. A tutaj znowu nie wiadomo, o co chodzi. Trzeba, kurwa, se tak spoilerować do końca normalnie. Przecież tu nic nie ma. Nie wiem, no fla... Nieważne. Jeszcze raz. Nieważne. Po prostu się nie patrzyłem. Płyń, Lara. Płyń. Dawaj. Kurwa, no jasne, że mi umarła zaraz już przed wyjściem. Jakby tak nie zrobiła, to by nie było Tomb Raider. Nie, to by była jakaś normalna, fajna gra. Ale, że to jest Tomb Raider, to musi być coś takiego. Bo jakby to było, to by nie było po Tomb Raiderowemu, to gdzie coś takiego. No, wyłaź! No! Mała apteczka tu jest, super. Przyda się. No, ale w końcu...
W końcu, kurde, coś wiemy, gdzie iść, bo już ten poziom był głupi jak but. Już ten poziom był idiotyczny. Nie wiem, to wydaje się, że będzie końcówka, bo ten gość już tam się rozwodził, a już niewiele mu zostało, więc chyba to jest... Już gdzieś tu końcówka poziomu. Tu jest nasz kumpel. Okidoki. Mam nadzieję, że tu już jest końcówka tego, faktycznie. Nie no, chyba z tego, co mi się tam wydawało, to powinna być. Tu nic nie ma. No patrzę w te zakamarki. Tu coś jest. No. Siup. O Jezus. Dobra, padł. Mam... Nie, co... Czemu na dwójce jest co innego? Nie no, shotgun ma być, nie? No. A, tu tylko takie jest miejsce. Myślałem, że tu już koniec poziomu w tym miejscu może być taki, wiecie, sekretny. A nie, tu jest tylko gościu. Ała. Fajnie. Nieważne. No wejdź na to, Laro, błagam cię. Nie rób mi teraz przykrości. Już się wkurzyłem. Już wystarczy na dzisiaj. Wkurzenia. Co tu jest? Pewnie nic. Mogłem się Dobrze, oszacowałem to miejsce, że tu nic nie ma. Nie wiem, tu jakieś zejście jest, wejście? Nie, pierdolę. Trochę już żygam tym poziomem. Gościu jest. Tu jest. Padł. W sumie mogłem go ze zwykłych airsów rozwalić. Od biedy. Od biedy mogłem go tutaj ze zwykłych airsów rozwalić. Tu jest typ. Patrzcie, a teraz... Na szczęście mnie nie zaraził. A teraz po mniejszej ilości strzałów padł. No tam widać, że coś tam chyba dałoby się radę zejść. Pewnie tam jakiś sekret jest. Ale ja podziękuję. Ja żygam tym poziomem. O, tu będzie można wejść w ogóle. No tu jest guzik i w drzwi, ale boję się, że... To jest koniec poziomu. Aha, po tym się nie da. A ja bym jeszcze chciał tu zobaczyć, czy czegoś nie ma. Przynajmniej tutaj takich znajdźkowego bardziej. Nie. I o znajdźkowego. Niekoniecznie musi być to sekret. O, jest znajdźka. Apteczka. Uwielbiam. Kocham Tomb Raider. Kocham Tomb Raider. Kocham. Kocham, 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 kocham. Świetna sprawa. To było coś cudownego. Jak się na chwilę zapomni, że tu trzeba kurwa z kratki całej, to cię już karze, dostajesz tak w pierdol, że hej. Od gry. Wiem, że to stara technika była, ale no wiecie co, nie jestem wychowany na takich grach, więc... Bo wtedy nie grałem po prostu w gry. Wideo. Więc... Więc nie jestem przyzwyczajony do takiej archaiczności. Mnie to po prostu strasznie irytuje. Dobra, to chyba tyle. Pyk. Jeszcze się zapiszę przed tym guzikiem, bo ja nie wiem, co tu się stanie. Może po raz 15 tutaj coś się stanie. Okej. Aha, włączył się alarm, koniec poziomu. RX Tech Mines. 55 minut. Znacznie dłużej to przechodziliśmy. Dobra, enter.
A, czyli takie płynne przejście z poziomu na poziom. Dobra, zapiszmy się, zobaczmy jak się nazywa poziom w ogóle. Lost City of Tinos. Okej. Może być i The Lost City of Tinos. Wolałbym jednak nie być na Antarktydzie i wolałbym, żeby... No nie, znowu woda. Znowu woda. Tam na górę jest diamencik. Coś mi tu się otworzyło, wylazło chyba. Tu coś jest. Łoż, cholera, ile tu jest jakichś takich przejściopodobnych rzeczy. Tu nic nie ma, przynajmniej nic nie... A, tutaj nie wskoczy, nie? Nie, za wysoko. Ciekawe, co tutaj będziemy robić w tym poziomie. To jest chyba już przedostatni poziom. Albo przedostatni. Jakoś tak. Dobra, wejdźmy do tej cholernej wody. Jeszcze chwilę z ten, bo nie wiem, jak to tam wyszło z tym. O, przynajmniej nie jest zimno w tej wodzie. I nic w niej nie ma. Nie można z niej wyjść? Lara pięknie pływa żabeczką tutaj. Dobra, stamtąd żeśmy przyszli. Tutaj można, co można? Tutaj kurde, nawet nie wiadomo, co można. No, do góry, nie. Tu nic nie ma. O, tu coś jest. Nie, tu też nic nie ma. No. Dawaj. Dawaj, Flaro, Laro. Tu coś jest. Nope, czyli trzeba tu coś mieć. A tu klucz nawet jest, wejście na klucz. Tu nic nie ma. Co tu jest? Ściana niewidzialna? O, ho. Co tu jest? Nic. Dobrze wiedzieć. Dobra, to jeszcze tutaj chyba się da wejść po tych pochylniach, czy nie za bardzo? Da się. Tu coś jest? No, wejdź. To jest drabinka, czy nie? Coś im się tu tekstury nie zlały. Nie, to jest po prostu taki ołtarzyk. Ale tu coś z boku jest. Drabina. I pusty kąt. To jest to. Znaczy, to powinno być drabiną. No i jest drabina. Dobra, wejdźmy na górę, zapiszmy się i tam zakończymy odcinek. O, idealne miejsce. Dobra. Save'nijmy na samej górze sobie. Save. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało mimo wszystko, mimo tego, że mi ręce opadły już na tą grę. Ale zbliżamy się ku końcowi, więc nie jest źle. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Elo, elo, bęc!